Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj Ord Klopsy są zbustowane. Znajdują się one tutaj na Old Campie obok Poch. Można tutaj się dostać na dwa sposoby. Możemy tu po prostu przyjść albo przejść przez zielony portal w Thais. Jest to część od Forgotten Knowledge, Thais bossów, i tam trzeba oddać 50 acornów, żeby móc przechodzić przez ten portal. I wtedy będziemy mieli tutaj dużo bliżej na repaka i szybciej na repaka, jeżeli tak zrobicie. Idziemy tu do tego NPC-a, rozmawiamy z nim Heidi Stress i klikamy na tą studnię, dostaniemy wodę i wchodzimy na studnię, jesteśmy na respie. Przebijacie się nam piętro minus 3 i tam można dobrze poekspić już na tych mobkach, ponieważ na dwóch pierwszych piętrach jest ich tam niewiele i nie ma sensu tam przebywać. I też na tym piętrze minus 3 można robić takiego fajnego, dużego lupa i biegać w kółko, więc to też bardzo fajna sprawa. Oprócz tego tam w prawym górnym rogu na tym respie znajduje się teleport, który przeniesie nas na samo wejście tam koło właśnie tej fontanny, koło NPC-a, jak tutaj wchodziliśmy, więc nie musimy wychodzić tą samą drogą, którą przyszliśmy. Bardzo fajna sprawa. Jest tak samo też na Edron, na wampirach, że taki portal jest i można wejść na sam początek respa. Bardzo fajne są to takie rozwiązania. Uważam, że chipsów powinien je wprowadzać na większej ilości respów, żeby później nie biegać bez sensu 3 godziny z powrotem, ale no tutaj akurat mamy tą możliwość. Znajdują się tutaj dwa orklopsy i dzisiaj jeden z nich jest zboostowany. To znaczy, że daje dwa razy więcej expa, dwa razy szybciej się respi, daje dwa razy lepszego lota. I jest to ten Doom Howler, ale lepiej chyba by było, jakby ten drugi był zboostowany, Revenger, ponieważ ma on trochę lepszego dropa, więc tak jak widzicie, za bardzo profitu tutaj nie robię. I może jakby ten drugi był zboostowany, to on dropi trochę jeszcze jeden dodatkowo item, ten Dead Cleaver, i on mógłby nam tutaj podbić ten profit albo zminimalizować ten waste, jakby wypadał od czasu do czasu, bo jednak kosztują te 16k czy tam ileś, więc zawsze to jakiś ekstra profit by z tego był. A tak poza tym, no pewnie różnie tutaj będzie z tym. Niektórzy może zrobią tu profit, a niektórzy zrobią może tutaj jeszcze większy waste, albo wyjdą na zero, albo lekki profit. No to ciężko powiedzieć, to zależy jak wam sypnie tak naprawdę. Dużo orki szakze wypada, właśnie te fisty takie wypadają za 4k, no i te spajki, one też są za 5k. Oprócz tego wypada tutaj sporo monster produktów, takich za 200 GP, 150 GP do Yashira, ale one są mega ciężkie i ważą po 20 oz na sztuce i no nie wiem, no nie opłaca się ich zbierać. Ewentualnie na sam koniec hunta możecie ich trochę powyciągać z trupów, jak macie kapa, i wtedy troszkę to zminimalizuje właśnie tam tego waste'a czy tak i tak dalej. Jeżeli chodzi o samego expa na godzinę, no to tak jak widzicie, kręcił się on w okolicach 1 000 000 do 1 100 000. Myślę, że dałoby się troszkę więcej, 1 200 000, i bardzo przyjemnie się to biło tak po 3, po 4, po 4 już tak trochę one karały, one biją całkiem mocno, więc taki level myślę, że tutaj 100 któryś to ekiem. To tak wypada mieć, prawda? Bo one jednak potrafią spore buły strzelać. Ja tu mam skille tak jakieś 90 na 85, więc żadnego szału tutaj nie ma. I mam porobione basic imbu na wszystkim. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Możecie zawsze zostawić suba, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia. Bye bye.